41. Pionkowska Drużyna Harcerzy Zarzewie imienia Andrzeja Małkowskiego, zarówno jak inne drużyny puszczańskie, miała do wykonania kilka zadań wstępnych przed zmaganiami na TDP. Jednym z nich było nawiązanie kontaktu z miejscowym leśniczym oraz wykonanie jakiejś pracy na rzecz lasu po wcześniejszym wyznaczeniu jej właśnie przez niego. Aby rozpocząć ów zadanie, nasza drużyna musiała udać się do miejscowości Przebrno. Po około 30 minutach jazdy autobusem byliśmy już na miejscu. Teraz pozostało nam tylko odnaleźć siedzibę leśnictwa, co wbrew pozorom okazało się wcale nie najłatwiejsze. W końcu, po około godzinie marszu, udało nam się dotrzeć do celu. Co więcej, zastaliśmy pana leśniczego na miejscu. Dowiedziawszy się, w jakim celu go odwiedziliśmy, serdecznie nas przywitał i poprosił, abyśmy usiedli wspólnie przy stole, po czym rozpoczęliśmy rozmowę. Pan leśniczy opowiedział nam, na czym polega jego praca oraz pokrótce zobrazował strukturę organizacyjną leśnictwa. Dowiedzieliśmy się również kilka ciekawostek o roślinności i zwierzynie występującej na Mierzei Wiślanej. Następnie leśniczy zaprowadził nas na miejsce, w którym mieliśmy wykonać pracę. Nasze zadanie polegało na udeptaniu traw i chwastów rosnących wokół nowo posadzonych drzew owocowych. Drzewa, którymi się zajmowaliśmy, w przyszłości będą służyły jako naturalne paśniki. Dojrzałe już owoce opadną na ziemię i będą stanowiły niezbędną karmę dla wielu dzikich zwierząt. Po wykonaniu pracy, już na zakończenie, zrobiliśmy wspólne zdjęcie.